Już w tej chwili się mówi o sieci globalnej, która będzie miała oczka obliczeniowe rzędu kilometra. Japończycy próbują coś takiego zrobić, ale jak musimy dla tego systemu postawić warunki, że początkowe. Otóż my nie możemy co kilkadziesiąt centymetrów, a nawet nie możemy co kilometr ustawić termometru, barometru i paru innych przyrządów, które jeszcze w pionie, prawda? No w pionie jest troszkę łatwiej, bo to jest ciągły pomiar radiosondą, prawda? No trochę satelity tutaj pomagają, ale też nie jest możliwe wprowadzenie takiej ilości informacji, która by dokładnie opisała atmosferę z taką właśnie rozdzielczością, na jaką by nawet pozwalały współczesne komputery. Poza tym, jeżeli wprowadzamy bardzo gęste oczka sieci obliczeniowej, to jednocześnie wprowadzamy komponenty tej techniki obliczeniowej, przybliżonej, która jest bardziej wrażliwa na błędy w warunkach początkowych i szybciej traci stabilność. W rezultacie istnieje coś takiego jak kres przewidywalności dla poszczególnych skal zjawisk meteorologicznych. Kres przewidywalności zawarty w naturze procesów hydrodynamicznych, które opisuje atmosfera. Nawiasem mówiąc, Państwo pewnie słyszeli wszyscy o teorii chaosu, bo o tym jest, prawda, się sporo w popularnej literaturze pisze. Ona się narodziła właśnie z badań tego rodzaju efektów. Pierwsze takie eksperymenty numeryczne, które pokazały właśnie na tę chaotyczność rozwiązań, wrażliwość na warunki początkowe, sławny efekt motyla, który też szczerze nawiasem mówiąc jest często źle rozumiany. To jest takie anegdotyczne określenie przez twórcę tej teorii, Edwarda Lorenza, że motyl, który w Indonezji machnie skrzydełkami, może spowodować huragan na Karaibach. Taka ilustracja czułości właśnie takiego układu jak atmosfera na małe zaburzenia. No oczywiście, no powiedzmy, być może, że taki motyl machając skrzydełkami może zmienić tor huraganu na Karaibach, czy czas jego wystąpienia trochę, no ale nie spowoduje, że huragan tropikalny pojawi się nad Grenlandią. Więc tutaj nie każde zaburzenie oczywiście może tutaj wchodzić w grę. Ale w każdym razie to pokazuje, ta anegdota, jak trudnym do przewidzenia obiektem jest zachowanie się atmosfery. Poza tym jest ten problem właśnie nieliniowości, o którym mówiłem. Procesy, które zachodzą w bardzo małej skali, takiej, którą możemy uchwycić taką bardzo drobną siatką obliczeniową nawet, ale one mają wpływ również na to, co byśmy liczyli na siatce znacznie większej. Pomimo, że naprawdę o tych zjawiskach bardzo małej skali nie mamy pełnej informacji wyjściowej. Wszystko to właśnie powoduje istnienie tego pewnego kresu przewidywalności, różnego dla różnych skal. Powiedzmy, dla zjawisk typu burza, taka kres przewidywalności będzie rzędu paru godzin. Dla zjawisk prognozowanych w tej skali synoptycznej przypuszcza się, że jest rzędu kilku tygodni, bo to można tylko oszacować tak półempirycznie za pomocą eksperymentów komputerowych. Na pewno możemy się spodziewać ciągłego postępu jakości prognoz, ciągłego postępu szczegółowości tych prognoz oraz przesuwania się granicy pomiędzy właśnie prognozami matematycznymi opartymi o matematykę i fizykę, a tymi prognozami subiektywnymi, które dotąd jeszcze są konieczne wtedy, jeżeli chcemy zinterpretować taką prognozę matematyczną w bardziej szczegółowym języku, takim, jakiego potrzebuje użytkownik, który chce wiedzieć, czy będzie deszcz, czy będzie burza, czy będzie wiatr gdzieś w określonym miejscu, czy będzie przymrozek. W
ta interpretacja jest ciągle w dużym stopniu robiona tradycyjną techniką synoptyczną, to znaczy w oparciu o subiektywną ocenę i znajomość rzeczy przez synoptyka, tyle że on korzysta z tej informacji dostarczonej przez prognozę numeryczną jako dodatkowej. Szczególnie tutaj ciekawym typem prognozy jest tak zwana, po angielsku to się nazywa nowcasting, co na polskie się próbuje tłumaczyć jako prognoza natychmiastowa, co oczywiście nie ma wielkiego sensu, lub prognoza ultrakrótkoterminowa, dawana na kilka godzin, najwyżej kilkanaście do 12 godzin, a w gruncie rzeczy często na mniej, dla ograniczonych obszarów, takich jak lotniska, porty czy miasta. To jest prognoza dawana taką techniką tradycyjną w pewnym sensie, to znaczy właśnie subiektywną, ale bardzo silnie wykorzystującą po pierwsze informację pochodzącą z modeli numerycznych, jak i techniki komputerowe kojarzenia różnych informacji w sposób, powiedzmy, zgodny z psychologią pracy takiego synoptyka. Nałożenie na siebie na przykład komputerowe szybko kilku map, kilku pól, czy kilku informacji pochodzących z różnych źródeł pozwala znacznie sprawniej sformułować prognozę, która jest potrzebna dla pilota, który ma lądować w trudnych warunkach atmosferycznych, czy dla rolnika, który musi podjąć decyzję o szybkim zwiezieniu zboża z pola, czy innej tego rodzaju operacji. Więc przyszłość, można powiedzieć, będzie szła w kierunku uszczegółowiania prognoz, poprawiania ich jakości i przesuwania w kierunku coraz mniejszych skal tego, czego nam dostarcza prognoza numeryczna w stosunku do prognozy tradycyjnej, ale trzeba się liczyć z tym, że to nie jest postęp, który może być nieograniczony. I wreszcie jeszcze jedna może ciekawostka tego typu. Dostępność do coraz większych mocy obliczeniowych pozwala formułować prognozy, to się po angielsku nazywa ensemble forecast, prognozy zespołowe, to znaczy prognozę stawia się wychodząc z warunków początkowych, tych zaobserwowanych, ale w wariantach uwzględniających możliwe błędy. Robi się cały pęczek takich prognoz z warunkami początkowymi, które się trochę różnią w granicach możliwego błędu obserwacyjnego. To pozwala po pierwsze ocenić, jak dalece wypostawiona prognoza jest poprawna, jak szybko te błędy zaczynają powodować, że prognoza staje się bezużyteczna, a po drugie pozwala wyznaczać obszary, które są bardziej i mniej wrażliwe na te błędy. Bo w wielu wypadkach jest tak, że dana prognoza nie sprawdzi się w pewnych obszarach, ale w innych, nawet przy dużych błędach w warunkach początkowych, wynik będzie poprawny. Mówiłem na początku, pogoda to jest stan atmosfery w określonym miejscu i czasie. Klimat natomiast to jest zbiór charakterystyk statystycznych pogody w pewnym określonym okresie czasu. To znaczy mówimy, możemy powiedzieć, że znamy klimat danego miejsca, znowu te miejsce może oznaczyć różne rzeczy w różnych skalach, jeżeli potrafimy powiedzieć, z jakim prawdopodobieństwem różne stany atmosfery się w nim pojawią w pewnym, jak mówię, określonym okresie czasu. Ten okres czasu musi być na tyle długi, żeby był sens mówić o prawdopodobieństwie, które znowu może być rozmaicie definiowane. Powiedzmy jako częstość występowania jakiegoś zjawiska, czy jako okres czasu, czy ułamek okresu czasu, procent okresu czasu, w którym to zjawisko jest obserwowane, czy częstość przekraczania pewnych progowych wartości, liczba tych przekroczeń, powiedzmy na rok, ilość dni z burzą, czy wartości średnie, temperatury, ciśnienia, czy wiatru. Tego typu charakterystyki dla okresu czasu, który jest dostatecznie długi, żeby te wielkości się ustabilizowały, żeby to nie była fluktuacja taka, jak jest obserwowana z dnia na dzień, a jednocześnie dostatecznie krótki, żeby zmienność tego klimatu
tak zdefiniowanego dawała się uchwycić, bo jeżeli to będzie okres bardzo długi, no to ta statystyka oczywiście będzie, jej zmiany nie będą uchwytne. I przyjęło się, że taki dobry okres, który jest kompromisem między tymi dwoma wymaganiami, to jest około 30 lat. I to jest taki podstawowy obecnie w klimatologii stosowany okres, względem którego się wyznacza właśnie te charakterystyki statystyczne. Oczywiście pełna charakterystyka to byłby podane prawdopodobnie dla wszystkich możliwych kombinacji zjawisk meteorologicznych, które występują. Tego się zrobić nie da. Wobec tego się mówi na ogół o pewnych wybranych charakterystykach, najważniejszych z praktycznego punktu widzenia. Zależy znowu od użytkownika. Dla jednego będzie ważna średnia temperatura, dla innego średni czas występowania pierwszych przymrozków, dla rolnictwa na przykład, liczba dni z burzą, liczba dni z silnym wiatrem, na przykład dla projektantów elektrowni wiatrowych. Więc tego typu charakterystyki, prawda, tutaj wchodzą w grę. Jeżeli chodzi o prognozę klimatu, ten klimat się zmieniał w historii, zmieniać się będzie zawsze. I jak się obawiamy, może się również zmieniać pod wpływem różnych działań człowieka. Prognozuje się w zasadzie tymi samymi modelami matematycznymi, którymi się prognozuje pogodę. Model matematyczny, jak mówiłem, jest w stanie, ze względu na te niestabilności i wrażliwość na warunki początkowe, dać prognozę na okres do kilkunastu dni. Ale możemy ten proces obliczeń ciągnąć w przyszłość tak długo, jak komputer wytrzyma. Oczywiście to nie będzie miało wartości jako prognoza pogody na określony dzień dla określonego miejsca, ale własności statystyczne tego rodzaju prognozy mogą się okazać, często się okazują, identyczne z właściwościami statystycznymi rzeczywistej pogody. Średnie temperatury, średnie ciśnienia, częstość występowania opadów w danych obszarach będzie taka sama, jak jest w rzeczywistości, pomimo że oczywiście konkretne dni, konkretne miejsca, konkretne przypadki nie będą się z sobą zgadzały. Ten punkt reprezentujący stan atmosfery, tutaj lata po tym atraktorze tak zwanym, to właściwości statystyczne jego położeń jest czymś, co charakteryzuje jakby klimat generowany przez ten model. Ale ten punkt od czasu do czasu przeskakuje z jednego liścia na drugi. I to w sposób zupełnie, można powiedzieć, nieprzewidywalny. Czemu by, powiedzmy, w naturze odpowiadały jakieś gwałtowne zmiany klimatyczne. I to jest niesłychanie wrażliwe właśnie na jakieś bardzo drobne zaburzenia, które się mogą pojawić. Więc to jest jeden problem z przewidywalnością klimatu. To są właśnie często nieoczekiwane przeskakiwanie z jednego typu klimatu na drugi na skutek chaotycznej natury atmosfery i dane paleoklimatologiczne z przeszłości, z dawnych epok geologicznych sugerują, że takie przeskoki miewały miejsce. Druga sprawa to jest odpowiednie uwzględnienie różnego rodzaju źródeł energii i sił. Co innego jest to w przypadku prognozy krótkoterminowej, czy nawet na kilkanaście dni, co innego w przypadku klimatu, gdzie trzeba rozpatrywać okresy wielu lat, czy nawet stuleci. Proszę Państwa, na to, żeby określić, czy przewidzieć ruch samochodu na odcinku kilkudziesięciu metrów, wystarczy znać jego podstawowe właściwości techniczne i prędkość, i kierunek, w którym się w danym momencie porusza, w chwili początkowej. Na to, żeby przewidzieć jego zachowanie na, powiedzmy, godzinę czy dwie godziny naprzód, trzeba widzieć mnóstwo innych rzeczy. Stan drogi, zamiary kierowcy, a nawet jego, powiedzmy, styl jazdy i właściwości psychiczne.
przypadku, tutaj jest bardzo w pewnym sensie podobna sytuacja. Dla prognozy krótkoterminowej temperatura powierzchni oceanu, bardzo ważny parametr, jest praktycznie rzeczą stałą. Ona się zmienia pod wpływem między innymi procesów atmosferycznych, ale zmienia się tak powoli, że w okresie kilkunastu godzin, można ją przyjąć, kilkunastu godzin czy kilkunastu dni nawet, można ją uważać za wielkość stałą. Ale w skali klimatologicznej czasu trzeba uwzględnić, w jaki sposób się ta temperatura będzie zmieniała pod wpływem zmian w atmosferze. Musimy uwzględnić różnego rodzaju tak zwane sprzężenia zwrotne, które są w przypadku procesów długoterminowych inne niż w przypadku procesów o bardzo krótkiej skali czasowej. I my tego nie zawsze w tej chwili potrafimy dobrze zrobić. Po prostu wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie dobrze przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie opisać mechanizmów fizycznych dostatecznie precyzyjnie, żeby te efekty uwzględnić. Proszę Państwa, dla przykładu, w prasie, jak Państwo czytają o efekcie cieplarnianym, obawy przed podniesieniem poziomu oceanów na skutek topnienia lodowców antarktycznych, zalegających nad kontynentami Antarktydy i nad Grenlandią. Oczywiście, jeżeli będzie się temperatura podnosiła, lód będzie topniał, ale jednocześnie będzie rosła zawartość pary wodnej w atmosferze, zmieni się rozkład opadów. W pobliżu biegunów temperatury zawsze będą ujemne, nawet przy efekcie cieplarnianym znacznie silniejszym niż obecnie. Jeżeli w tym obszarze będą się nasilać opady, no to opadający śnieg będzie się gromadził i ilość lodu będzie przyrastać, a nie maleć, pomimo że zasięg terytorialny lodu będzie mniejszy. I poziom oceanów może się wcale nie podnieść, ale obniżyć. I tutaj wchodzi w grę efekt, w gruncie rzeczy, bardzo delikatnej równowagi. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę ten jężyczek uwagi się przesunie. Czy w kierunku większych opadów, dostatecznie silnych opadów, żeby skompensować ten efekt topnienia, czy przeważą efekty topnienia. Nie mówiąc już o tym, że w grę zaczynają wchodzić różne mechanizmy, których przy krótkoterminowych prognozach się nie bierze pod uwagę. Na przykład topnienie lodowców zmienia zasolenie wody. Zasolenie wody zmienia, powoduje zmianę rozkładu prądów oceanicznych. A prądy oceaniczne są czynnikiem, który w długim okresie czasu mają ogromny wpływ na zachowanie się atmosfery i na klimat. Wszyscy Państwo wiedzą, że prąd zatokowy Golfstrom determinuje to, że północna Europa ma temperatury nieporównanie wyższe niż inne rejony świata na tych samych szerokościach geograficznych. A niewiele potrzeba, żeby taki Golfstrom zmienił swój tor, jeżeli dostanie zastrzyk słodkiej wody w północnych rejonach swojego przepływania. Więc do tych różnych prognoz klimatycznych, które w tej chwili się powszechnie dosyć czyta, trzeba podchodzić z bardzo dużą ostrożnością. One niewątpliwie wskazują na pewne istotne zagrożenia. Niewątpliwie będą coraz lepsze, jak w miarę jak nasza wiedza o atmosferze i środki techniczne obliczeń będą się poprawiały, ale ciągle są obarczone jeszcze znaczną niepewnością i z tego sobie trzeba zdawać sprawę, że musimy być przygotowani na różne scenariusze, jeżeli chodzi o ewolucję klimatu i że to, co w tej chwili obserwujemy jako pozorne zmiany klimatyczne, może być tylko niewielkim zaburzeniem, które w ciągu 30-lecia się wyrówna i może mieć bardzo różne przyczyny, nie tylko działanie człowieka, ale także wewnętrzne efekty, wewnętrzną logikę funkcjonowania atmosfery.